Wysoka Izbo, zamiast politykierstwa, panie premierze, w imię prawdy zapytuję, dlaczego niszczono dowody w sprawie. Dotyczy to wraku samolotu, co zostało pokazane w telewizji w programie Misja Specjalna. Rosjanie przy użyciu łomów, piły, młotów, w nieskończoność to należy powtarzać, bo to powinno być w naszym protokole. W imię prawdy chcą wiedzieć, jak zareagowała strona polska, rząd i prokuratura na to. Czy wystosowała odpowiednie pisma dyplomatyczne w tej sprawie? Jakie są dokumenty na ten temat? Pytanie zadaję w imię prawdy. Jakie znaczenie dowodowe mogą mieć obecnie, o czym mówił pan prokurator, szczątki wraku, które się sprowadzi, kokpitu, oderwanego skrzydła i tak dalej. Skoro to wszystko było zniszczone, czy jedynym efektem tej sprawy było zdjęcie z wizji misji specjalnej, która to pokazała? Mam nadzieję, że w polskim raporcie pana Millera znajdą się uwagi dotyczące niszczenia dowodów w sprawie. Dziękuję.